Cieszymy, w tamtym roku pogoda nam za bardzo nie sprzyjała, bo pamiętamy wszyscy, że dość dużo było opadów, no ale zespół, który był Piaska, też się spisał i dość dużo było ludzi. Myślę, że dzisiaj Wilki też spowodują to, że frekwencja będzie bardzo duża, tym bardziej, że mamy bardzo ładną pogodę. Za nami już występy kilku zespołów na scenie Limandej, powoli już się przygotowuje zespół Wilki i spora frekwencja. Zespoły, które dzisiaj grają, praktycznie dość często tutaj przebywają na terenie gminy Gilowice. To są to nasze lokalne zespoły z powiatu żywieckiego, no i chcemy też promować ich na terenie naszej gminy i cieszymy się z tego właśnie, że pomagają. Na dniach Gilowic możemy poobserwować księżyc, tego co się przed chwilą dowiedziałem, przez ten teleskop, tak? Tak, dokładnie. Będziemy tutaj robić pokazy publiczne naszego naturalnego satelity. No będzie gdzieś tak około godziny 21-22 najlepiej widoczny, bo będzie odpowiednio ciemne niebo, a takiej atrakcji generalnie tu w okolicy nie ma, więc no będzie to lada gratka zobaczyć kratery na księżycu, morza księżycowe, czyli pustynię piachu, no i inne twory na powierzchni. Długo na scenie już i cały czas widzę, że sprawia ci to przyjemność. No tak, to prawda. Chociaż taki dzień jak dziś, powiem szczerze, po rozpoczęciu tej całej akcji z bitwą na głosy, jestem no, mocno zmęczony, czuję się po prostu, aczkolwiek szczęśliwy też z drugiej strony. No, ostatnie pytanie, dostaję ci Kapelusz Brylaski, jak ci u nas grało, mimo tego, że właśnie to zmęczenie? Kapelusz, rewelacja, jutro jedziemy do Mrągowa. I pewnie wystąpię w tym kapeluszu, zaśpiewam coś Johnego Casha. Góry, to pozytywna energia. No pewno, zawsze.